Dzień dobry, witam w kolejnym komentarzu narodowym dzisiaj. Temat, który już poruszałem w weekendowym komentarzu koniecznym, niedzielnym, właściwie na antenie emisji, ale temat, koło którego przejść obojętnie w zasadzie nie można, nie powinno się. Chodzi o naszych rodaków na Litwie. Odbyły się tam tydzień temu wybory parlamentarne. Po raz pierwszy od dawien dawna akcja wyborcza Polaków na Litwie, partia współrządząca, co ważne, w poprzedniej kadencji Litwą, nie przekroczyła progu 5%. W związku z tym, ponieważ na Litwie obowiązuje taki miks, powiedzmy, ordynacja taka w zasadzie jak na Węgrzech, czyli Połowa posłów w okręgach jednomandatowych, wybieranych w dwóch turach, i połowa w okręgach proporcjonalnych, czyli tak jak u nas. W sumie. W sumie już pojawiają się, pojawiają się doniesienia o tym, że były przy wyborach różne nieprawidłowości i to najczęściej właśnie na niekorzyść akcji wyborczej Polaków na Litwie, ale myślę, że najważniejszą rzeczą, od której w ogóle trzeba zacząć rozważania nad tym, co się dzieje na Litwie, to jest wypowiedź byłego przewodniczącego Sejmu Litewskiego, który udzielił tego w, w wywiadzie dla telewizji litewskiej telewizji Delfi, jednej z takich najbardziej popularnych, popularnych telewizji litewskich, gdzie prawda ten były, były marszałek sejmasu litewskiego, człowiek, który się nazywa Walińskas stwierdził, że Polaków, prawda, którzy popierają akcję wyborczą, Arunas Walińskas dokładniej, Takich, czyli takich, którzy popierają akcję wyborczą Polaków na Litwie, na ogół powinno się rozstrzeliwać po jednym na rok, zaczynając od niego, czyli od lidera AWPL Waldemara Tomaszewskiego. Czy słyszeliśmy jakieś grzmiące głosy? Grzmiące głosy polskiej dyplomacji w sprawie nieprawidłowości w wyborach na Litwie. Czy słyszeliśmy grzmiące głosy polskiej dyplomacji w sprawie tego, że było, nie było, jeden z najważniejszych polityków litewskich mówi, że Polaków trzeba rozstrzeliwać? Nie. Generalnie o tym doniosły, jak zawsze, praktycznie tylko tak zwane portale niszowe, typu tam kresy, PLet, Konsortes. te, które się zajmują po prostu tą tematyką kresową. Wszyscy inni mają w to w bardzo głębokim poważaniu. I zauważmy, że, że jeśli chodzi o te wybory. Akcja wyborcza Polaków na Litwie osiągnęła 4,82%, biorąc pod uwagę, że frekwencja na Litwie była tam nieco poniżej 50%, była dość niska, no bo jednak, no bo jednak, proszę Państwa, koronawirus nie zachęca, tak jak w Polsce, no. Na Litwie nie słyszałem głosów, że trzeba tłumnie pójść na wybory, bo wirus jest w odwrocie. To tak w nawiązaniu do tych, tych komentarzy, do tych komentarzy covidowych w każdym razie, w każdym razie frekwencja sięgnęła tam 47,5% czyli wszystkich oddanych głosów, no to jest niecały milion dwieście osiemdziesiąt, milion dwieście trzy tysiące. Przepraszam, milion sto dwadzieścia siedem tysięcy. Więc to tyle, ile brakło akcji wyborczej Polaków na Litwie do przekroczenia tego progu. To jak łatwo sobie policzyć, to jest dosłownie jakieś dwa tysiące głosów. A wiemy, że na przykład w jednej z dzielnic, to jest taka jednostka podziału administracyjnego, których na Litwie jest 2000. tysiące. Od, uwnieważniono kilkanaście, w Ponarach dokładnie, wileńskich, znanych z historii, niestety bardzo tragicznie, kilkanaście głosów na akcję wyborczą Polaków na Litwie, arbitralnie unieważniono. Takie rzeczy, które się zdarzały chociażby na Białorusi, wystarczały do po prostu lamentów, krzyków jazgotu całej dyplomacji unijnej i polskiej. Tutaj trwa cisza. Oczywiście jest na pewno też kwestia tego, że AWP współrządziła, a koalicja rządząca zasadniczo te wybory przegrała, więc stąd może brać się też odpływ odpływ głosów na nią oddanych, ale warto też zauważyć, że od kilku lat przynajmniej, zwłaszcza od przejęcia władzy przez PiS, te propisowskie środowiska na Litwie prowadzą intensywną kampanię skierowaną przeciwko AWPL, przeciwko Waldemarowi Tomaszewskiemu i po prostu próbują roztopić jakby głosy polskie i polskie, polskich wyborców, polskich działaczy w partiach litewskich, Stworzono nawet na wybory samorządowe w Wilnie taki marginalny, który tam uzyskał chyba raptem 0,5% głosów, Komitet Wileński Niedźwiedź, którego kandydatem na mera Wilna był o dziwo Rajmund Klonowski. Jeśli Państwo siedzicie powiedzmy, odpowiednio długo w środowisku narodowym, to powinniście znać to nazwisko, bo Rajmund Klonowski miał być w 2014 roku, czyli w tych pierwszych wyborach. W których startował ruch narodowy do Parlamentu Europejskiego, miał być reprezentantem Polaków z Kresów w okręgu warszawskim na liście Ruchu Narodowego. Z powodów formalnych i obstrukcji Komisji Wyborczej, Klonowski ostatecznie nie został zarejestrowany, tak samo jak nie został zarejestrowany w Poznaniu przedstawiciel węgierskiego Jobbiku Adam Mirkoczki. Co śmieszniejsze, wtedy polski przedstawiciel ruchu narodowego który właśnie w ramach takiej wymiany kandydował z listy OBIKU doktor Jacek Misztal, został na węgrzech zarejestrowany od Ciekawe, a to tylko taka wrzutka dygresja, to tenże Klonowski, właśnie yy, i generalnie środowisko Klubu Gazety Polskiej yy, tak intensywnie działało przeciwko akcji wyborczej Polaków na Litwie. Yy, warto też tu zaznaczyć, że yy, nie była ona kochana w środowiskach pisowskich też za to, że w obronie yy, praw kulturalnych, yy, w ogóle praw mniejszości polskiej na yy, Litwie. Wchodziła akcja wyborcza Polaków na Litwie w sojusze z przedstawicielami mniejszości rosyjskiej. To było niedopuszczalne, a kiedy teraz Waldemar Tomaszewski zakwestionował udział prawda, Polaków i w ogóle te wszystkie akcje mające na celu wmieszanie się w wewnętrzne sprawy Białorusi i tam próby obalenia, Aleksandra Łukaszenki. No to już, już teraz dorabia się do tego ideologię, że oto Akcja Wyborcza Polaków na Litwie otrzymała czerwoną kartkę za prokremlowską robotę. Znaczy, ja myślę, że jeśli ona otrzymała jakąś tam żółtą czy czerwoną kartkę, bo zauważmy, że dwa mandaty AWPL mimo wszystko w Jowach zdobyła i jeszcze dwa może zdobyć. W najbliższą niedzielę, kiedy odbędzie się druga tura wyborów, to mm, raczej za po prostu swój udział we współrządzeniu Litwą to te kartki mogła otrzymywać, aniżeli za jakąś tam prokremlowską czy antykremlowską robotę. Natomiast zauważmy, że no chociażby mniejszość niemiecka jest bez względu na barwy partyjne, i bez względu na to co robi, jest bezwzględnie wspierana przez rząd niemiecki, a rząd polski mniejszości polskiej bezwarunkowo nie wspiera. No chyba że na Białorusi tą część Polaków, którzy będą się bawić w demokratyzację tego kraju i obalanie Aleksandra Łukaszenki. Natomiast to jest smutne, bo ja chyba nawet na Ukrainie banderowskiej nie przypominam sobie w ostatnich miesiącach czy latach przypadku takiego, że wychodzi, wychodzi jakiś polityk ukraiński, mówi, że trzeba, prawda, wystrzelać Polaków, i do tego jeszcze wszyscy to mają gdzieś. To jest po prostu zdrada naszych rodaków i trzeba to zapamiętać rządowi, i zwłaszcza trzeba to zapamiętać ideologom polskiej polityki wschodniej, którzy spisują, spisują w wielu miejscach mniejszość polską na wschodzie po prostu na straty w imię swojej wymarzonej. Walki ze strasznym Putinem. Kolejny komentarz, smutny, ale niestety takie są fakty. Jeżeli Państwo możecie, to zachęcam do chociażby słania listów do polityków partii rządzącej, być może to oleją, ale być może niektórych ruszy sumienie i spytają Pana Ministra Rała o to, dlaczego takie wypowiedzi antypolskie przechodzą bez reakcji państwa polskiego. Dziękuję za uwagę.